Niesamowita ta droga krzyżowa, niezwykle przejmująca. Tak jak powiedzieliście, po 56 latach po raz pierwszy nie w rzymskim Koloseum, które tak bardzo zachowujemy w pamięci właśnie z wielkopiątkowego wieczoru, gdzie gromadzili się zawsze tłumnie wierni i turyści, a na pustym, zamkniętym, odizolowanym kompletnie placu Świętego Piotra. Papież Franciszek prowadzi tę drogę krzyżową samotnie, bez udziału wiernych. Teksty rozważania do poszczególnych stacji napisali więźniowie, między innymi więźniowie z zakładu karnego w Padwie, na przykład osoba, która w tej chwili odbywa karę dożywocie, a także rodziny i osoby związane z tamtym miejscem, między innymi córka jednego z tych, którzy są skazani na dożywocie, czy też rodzice dziewczyny zabitej, której morderca właśnie tam w Padwie przebywa. Niektórzy z nich tutaj są dzisiaj i właśnie oni niosą krzyż, a inne osoby, które z papieżem razem niosą ten krzyż podczas tych poszczególnych etapów tej dzisiejszej drogi krzyżowej, to lekarze i sanitariusze z pogotowia watykańskiego, ci, którzy służą przy papieżu na co dzień, na audiencjach i podczas uroczystości papieskich. Symbolicznie w hołdzie ku tym wszystkim lekarzom, sanitariuszom, których ponad 130 osób w sumie straciło życie w walce z pandemią. Bardzo przejmujący moment, kulminacyjny moment całych tych obchodów Triduum Paschalnego, które przeżywamy w tym czasie wielkiego cierpienia, bólu i niepewności, w tym czasie pandemii, o której ustanie prosi tutaj i woła do Boga dzisiaj właśnie papież Franciszek na tym pustym placu Świętego Piotra.